12.31 na naszym zegarze. Moim i Państwa gościem jest dr Michał Patryk Sadłowski, niezależny ekspert specjalizujący się w tematyce państw postsowieckich w prawnych aspektach bezpieczeństwa na obszarze poradzieckim. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie doktorze, będziemy rozmawiali oczywiście o sprawie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, ale co tak naprawdę na ten moment wiadomo, co teraz dzieje się z nim w Moskwie? Czy informacji jest dużo i mało, bo na pewno fakt jest taki, niepodważalny, którego byliśmy świadkami, jest to, że został zatrzymany przy kontroli paszportowej. Następnie został, nie wiemy też, czy toczyły się jakieś rozmowy polityczne bezpośrednio po tym zatrzymaniu. Następnie został przetransportowany, tak, i skierowany na nieoczekiwane posiedzenie sądu zwołanego nagle. Posiedzenie sądu, które miało odbyć się 29 bodajże stycznia, a nie nagle 18, w czasie którego przedłużono mu areszt i teraz Aleksiej Nawalny czeka na kolejne posiedzenie sądu, gdzie może być podjęta decyzja w ogóle, w całym tym procesie może być podjęta decyzja, że jego kara, która była wymierzona w zawieszeniu, zostanie jakby przetransformowana, zmieniona na karę pozbawienia wolności. Także to gra się teraz toczy o tą stawkę, czyli zamiana tej kary w zawieszeniu na już realne, długie więzienie. Aleksiej Nawalny wyrasta na pewno w oczach Zachodu, w oczach krajów Unii Europejskiej na takiego wroga reżimu Putina. A na ile faktycznie może on stanowić zagrożenie dla Władimira Putina i jakie mogą być jego już polityczne zamiary i polityczne plany? Przede wszystkim też zacznę od sytuacji Nawalnego. Nawalny musiał podjąć decyzję, czy zostać za granicą. Zostając za granicą, musiał się liczyć z ryzykiem, że społeczeństwo rosyjskie i też ta propaganda rządowa i narracja rządowa sprawi, że zostanie on uznawany, tak, spetryfikowany jako taki polityk prozachodni, który przebywa na garnuszku mocarstw zachodnich w ich państwach. I wtedy Nawalny po prostu stanie się blogerem i utraci może taki realny wpływ. To jest jedno. Tym samym też władza wskaże, że tak naprawdę nie jest on ofiarą reżimu, bo ofiarą reżimu są ci, którzy wychodzili na marsze, którzy byli aresztowani, bo władza też tak robiła, że wielokrotnie Aleksieja nie aresztowano, a aresztowano jego zwolenników. I też pojawiały się już nawet w środowiskach opozycyjnych, ale też bardziej w społeczeństwie takie głosy, że Aleksiej wzywa do nieposłuszeństwa, ale tak naprawdę beneficjentami tych krzywd stają się obywatele. Więc tym samym Aleksiej Nawalny, podejmując decyzję, tak, o powrocie, spowodował, że stał się politykiem realnym, politykiem, który wziął na siebie odpowiedzialność, politykiem, który jasno wskazał, że to on przejmuje tą walkę z reżimem, on też jest gotów ponieść ofiarę. No i też, jak wskazują niektórzy eksperci, tacy o bardziej proweniencji opozycyjnej, stał się też politykiem formatu światowego. Do tej pory był politykiem bardziej takiego formatu, można powiedzieć, federalnego, rosyjskiego, blogerem, który walczył z korupcją. Natomiast teraz ta waga Aleksieja Nawalnego, waga polityczna jest już znaczna. Jest tak naprawdę on takim głównym symbolem, jest jedynym politykiem, który takiej wagi, który też sprzeciwił się osobiście Władimirowi Putinowi. Natomiast też trzeba z drugiej strony zwrócić uwagę, że Władimir Putin jednak jest politykiem zdecydowanym. Sami opozycjoniści, sami eksperci związani z opozycją wskazują, że to jest polityk niesamowicie skuteczny. Jest to polityk, który ma ogromne doświadczenie państwowe. Bo proszę zobaczyć, że Władimir Putin to jest człowiek, to jest zawodowy funkcjonariusz służb specjalnych, pracujący później w administracji szczebla samorządowego, miejskiego, administracji prezydenta, szef FSB. Władimir Putin ma to doświadczenie w zarządzaniu państwa ogromnym. Jest też politykiem, jest osobą zdecydowaną z natury. Jest, można powiedzieć, takim carem, który potrafi wziąć wszystko w ręce, więc to też jest to też jest sytuacja bardzo ciekawa, bo Władimir Putin na pewno chce rządzić Rosją według wyłącznie własnego uznania, chce dokonać jakby tej transformacji władzy, czy pozostawienia władzy na swoich zasadach, natomiast Nawalny się temu sprzeciwia, w ogóle sprzeciwia się systemowi, i też ta waga Nawalnego rośnie, bo Nawalny też ma jest politykiem, którego ma ograniczony zasięg oddziału
oddziaływania, ma ograniczone doświadczenie, ale to, że sprzeciwia się tak potężnemu człowiekowi w Rosji, powoduje, że jego waga też wzrasta. Ale na razie mamy na razie mamy tylko taką refleksję, że faktycznie jest walka z korupcją, jest sprzeciwianie się władzy i ten taki opozycyjny ruch. Natomiast jakbyśmy spróbowali przyjrzeć się całkowicie tak sylwetce Aleksieja Nawalnego jako polityka i też w kontekście bezpieczeństwa Polski i w szerszym spojrzeniu właśnie geopolitycznym. Na ile to jest tak, że te jego liberalne poglądy i to, że teraz tak bardzo Zachód wspiera, co jest też oczywiście naturalne, tak, osobę Aleksieja Nawalnego, na ile on tak naprawdę ma odzwierciedlenie w realizmie, bo wiemy też, że Aleksiej Nawalny, i o tym nie można zapominać, tą przeszłość miewał różną. Wiemy, że ma takie poglądy, można powiedzieć, wielkoruskie. Był też i zakładał, nawet chyba założył bodajże nacjonalistyczny rosyjski ruch wyzwolenia. Tak to się wtedy nazywało. Na ile z perspektywy Polski byłoby dobrze, żeby Aleksiej Nawalny jako polityk wzrastał w siłę za naszą wschodnią granicą? Znaczy, może takich kilka uwag. No ja nie wiem, czy Zachód wspiera Nawalnego. Znaczy, oczywiście wspiera w tym sensie technicznie, może trochę narracyjnie. Natomiast ja nie powiedziałbym, że Zachód wspiera Nawalnego w ten sposób, że Zachód jednoznacznie na niego postawił, ponieważ państwa zachodnie doskonale sobie zdają sprawę, że transformacja władzy, czy przekazanie władzy przez Putina, czy po prostu, czy jakaś liberalizacja, demokratyzacja, to jest coś, co może zmienić bieg historii. I tutaj Ja widzę drugą rzecz, ja widzę wielką ostrożność w reakcji Zachodu na to, co się dzieje z Nawalnym, więc ja bym na pewno nie powiedział, że Zachód wspiera, bo to jest bardzo, to jest trochę mylne. Natomiast sam Nawalny przede wszystkim jest politykiem, który zdaje sobie sprawę, on przede wszystkim jest patriotą rosyjskim, jest politykiem rosyjskim. Nawalny rozumie i Nawalny wyzna jedną koncepcję, że dotychczasowy kierunek rozwoju państwa rosyjskiego, który rozpoczął Władimir Putin, czyli można powiedzieć taki kierunek autorytarny przy takim selektywnym wykorzystaniu gospodarki kapitalistycznej, jakiejś tam lekkiej liberalizacji, czy to lekkiej decentralizacji. On nie zdał egzaminu i Rosja, żeby była potężną, Rosja, żeby była państwem, które może się rozwijać, Rosja, żeby przezwyciężyć te problemy socjalne, te problemy, które jeszcze wynikają z rozpadu Związku Radzieckiego, Rosja musi przede wszystkim być bardziej otwarta na świat, musi być bardziej zdemokratyzowana, musi powołać rozbudowany samorząd terytorialny, musi gwarantować określone prawa dla jednostek, sądy muszą być niezależne, przede wszystkim też walka z korupcją, także Nawalny, koncepcja Nawalnego Rosji to jest moim zdaniem takie, on nawet nie jest nacjonalistą, moim zdaniem tutaj Nawalny już nie jest moim zdaniem nacjonalistą, to jest już taka kalka może z jego gdzieś tam młodości, która przez media polskie przychodzi. Bardziej on jest być może on będzie mocarstwowcem, bo też elity Rosji, też trzeba zwrócić uwagę, że Nawalny jest jednym zjawiskiem, tylko że Nawalny potencjalnie przejmując władzę, Nawalny tej władzy nie utrzyma, jeżeli nie będzie miał pod sobą służb specjalnych, wojska, biurokracji, części biznesu, części państwowego biznesu, natomiast Rosja na pewno, my mamy takie oczekiwania, że zmiana w Rosji spowoduje, że Rosja od razu odda nam wszystko, że zostawi Ukrainę, że Rosja nie będzie chciała rozszerzać swoich wpływów, a może być właśnie odwrotnie, że Nawalny po prostu oprze się na jakiejś koncepcji mocarstwowości demokratycznej, żeby Rosja będzie chciała dołączyć do świata zachodniego, ale jako pełnoprawny uczestnik, czyli po prostu będzie chciała równać Niemcom, Stanom Zjednoczonym, Francji, tak? Na pewno to taki scenariusz dla Ukrainy, Białorusi w takiej perspektywie byłby na pewno troszkę pozytywny, bo gdzieś te rewizjonistyczne po Związku Radzieckim tendencje w polityce rosyjskiej byłyby ukrócone, ale z drugiej strony demokratyczna Rosja powoduje to, że Ukraińcy, Białorusini mogą spokojnie wracać do współpracy i integracji z Rosją. Tak? Także to jest na przykład takie coś, nasza polityka zagraniczna wschodnia być może by straciła po części rację bytu, tak? No bo wtedy okazałoby się, że już nie ma czego demokratyzować na wschodzie i nie ma czego wspierać suwerenności, bo Rosja na przykład uznaje suwerenność Ukrainy, Białorusi, tylko po prostu chce tam utrzymać swoje wpływy. Ale też wiemy, że takie procesy to nie jest kwestia roku czy dwóch, tylko tutaj potrzebałaby na to czasu i wymiany całych elit, bo to też się tak nie dzieje, że zmiana jednej osoby, która jest tam u władzy, czy nawet
głównych polityków, tak, że tak łatwo takie transformacje można przejść. I to też widzimy na przykład, no właśnie na przykładzie czy to Ukrainy, chociażby właśnie Ukrainy. Jeszcze ostatnie pytanie. Póki co Aleksiej Nawalny przebywa w areszcie. Mamy reakcję i Unii Europejskiej, czy też Stanów Zjednoczonych. Jest groźba tych sankcji. Dzisiaj mamy również szczyt Unii Europejskiej. Ale czy nie jest troszkę tak, że Władimir Putin i Rosja, i też znamy to z historii, mogą te sankcje traktować w taki lekko pobłażliwy sposób i nie wziąć ich na poważnie, bo mimo wszystko mamy i budowę Nord Stream 2 i jednak z tą Rosją te kontakty są i kontakty handlowe. Co takiego musiałoby się stać, żeby wywrzeć faktyczny, mocny nacisk na Władimira Putina, no i doprowadzić do tego, żeby Aleksiej Nawalny czuł się wolnym człowiekiem w Rosji? Znaczy, no przede wszystkim Zachód musiałby postawić i Zachód, mocarstwa zachodnie musiałyby jednoznacznie odpowiedzieć sobie na pytanie, że bojkotujemy Rosję taką, jaką jest i chcemy Rosji innej. Natomiast no nikt tego nie zrobi, ponieważ no moim zdaniem nikt tego nie zrobi, bo ponieważ sami Rosji, bo to by było też uderzenie byłaby to ingerencja wewnętrzna sprawy rosyjskiej, w tym to jeszcze bardziej społeczeństwo rosyjskie, elity rosyjskie, bo też w elitach rosyjskich jest znaczna część ludzi, która rozumie, że ten system musi się zliberalizować. Tym bardziej, że Rosja jest aktualnie, to jest chyba najważniejsze też, Rosja jest aktualnie w stanie, Kreml jest aktualnie w stanie sondowania zakończenia władzy Władimira Putina, bo skończyła się reforma konstytucyjna i reforma konstytucyjna gwarantuje oczywiście Władimirowi Putinowi kontynuację rządów, ale również gwarantuje w każdym momencie możliwość odejścia. I jak wskazują rosyjscy eksperci, już zaczęło się sondowanie i przypatrywanie różnym osobom, kto na przykład by mógł potencjalnie zastąpić Władimira Putina, jak spetryfikować też pewne interesy obecnej elity. Dodatkowo mamy kryzys społeczny, gospodarczy, mamy COVID, mamy sytuację białoruską, która dla Kremla okazała się bardzo niebezpieczna, bo okazało się, że nawet takie społeczeństwo jak białoruskie spokojne może w takiej, kiedy już ma nóż na gardle społeczny, gospodarczy i polityczny, może wyjść. I też wybory w Stanach Zjednoczonych pokazały, że trochę Rosja złapała oddech, bo Stany były przez kilka miesięcy, można powiedzieć, sparaliżowane. Dodatkowo Stany Zjednoczone trochę się skompromitowały w oczach czy tutaj obszaru poradzieckiego tymi wydarzeniami na Kapitolu. Więc Rosja teraz ma chwilę jeszcze oddechu, dopóki Biden zacznie pracować i dlatego chcą załatwić szybko sprawę Nawalnego, dlatego chcą sobie przygotować grunt pod wybory do Dumy w 2021 i elita rosyjska rozumie, że sankcje na pewno jakieś przyjdą, natomiast teraz korzystając, jak to mówią Rosjanie, z tej pierdyszki, z tego możliwości, że Zachód trochę jeszcze osłabiony jest COVID-em i sytuacją w Stanach Zjednoczonych, żeby jak najszybciej przygotować potencjalne przekazanie władzy i ten mechanizm. A to już być może też przyszłe elity Rosji rozsądzą, czy na przykład troszkę nie zliberalizujemy i pytanie, czy Zachód tego w swoich kalkulacjach nie bierze, na przykład elity niemieckie, amerykańskie, czy francuskie i angielskie. Także na to Polska musi bardzo teraz na to wnikliwie patrzeć. Bardzo serdecznie dziękujemy. Gościem Kuriera w Samopołudnie był dr Michał Patryk Sadłowski, ekspert zajmujący się geopolityką, a skupiający się głównie na krajach postradzieckich. Tutaj patrzę teraz na Dariusza Konkole. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, pani redaktor. Dziękuję, do widzenia. Drodzy Państwo, ja patrzę na Darka Konkola, który pokazuje mi, że piosenka teraz, króciutka psa, nie piosenka, dżingiel i kolejna rozmowa, bo już do studia przyszedł nasz kolejny gość, ale potrzebujemy jednak króciutkiego oddechu, w takim razie piosenka, a już za kilka chwil Zbyszek Dąbrowski.